Chodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, nigdy nie śpiewają. Słowami Johanna Wolfganga Goethego serdecznie witamy wszystkich Państwa, przybyłych na uroczystość pięciolecia istnienia Gminnego Chóru Dominium. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą Anna Rej. A ja. Cieszymy się, że możecie być Państwo z nami w tym wyjątkowym dniu. Jubileusz stanowi niezwykłą okazję do świętowania. 5 lat minęło bardzo szybko. Był to aktywny czas dla naszego chóru. A teraz krótki zarys naszej działalności. Na zebraniu wiejskim w Sławsku w dniu 28 września 2016 roku podjęta została uchwała o utworzeniu chóru. Pomysłodawcą i założycielem chóru był pan Wiesław Czaja. Ogłosiliśmy konkurs na nazwę chóru. Jednogłośnie wybraliśmy nazwę zaproponowaną przez pana Michała Reka, Dominium. Nie byłoby dzisiejszej jubileuszowej uroczystości, gdyby nie wspaniała grupa koleżanek i kolegów, pasjonatów śpiewu, nad którymi pieczę sprawuje nasz wspaniały dyrygent, kompozytor, pan Sławomir Kaliszewski. Pierwsza próba odbyła się 4 października 2016 roku. Udział wzięło 11 osób. Chętnych do śpiewania przybywało. Obecnie jest nas 25 osób. Tworzymy wspaniałą grupę przyjaciół, którzy wspólnie dzielą się swoją pasją. Nadal jesteśmy otwarci na nowych miłośników śpiewu. Takich tu widzę na sali. W naszym repertuarze mamy piosenki biesiadne, kolędy i pastorałki, pieśni patriotyczne, okolicznościowe, a także niezapomniane przeboje znanych wykonawców. W okresie minionych 5 lat chór nasz wystąpił 64 razy, między innymi w Koninie, Strzałkowie, Różkowie, powiat kolski, Wilczynie, Brzeźnie, Kazimierzu Biskupim, Wierzbinku, Sąpolnie, Golinie i Rychwale. Ale przede wszystkim bierzemy udział w uroczystościach lokalnych na terenie naszej gminy. Wszędzie byliśmy mile przyjmowani. Także świętujmy razem ten dzień. Dobre emocje, śmiech i świetna zabawa niech nam dziś towarzyszą. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części naszego koncertu. Thank you.
nauczę siebie, żyję tak, jak umiem żyć do utraty twór. Raz mi gorzej, z tym raz lepiej, rzucam się w zdarzeń rwący nóg. Jak ucieczce, jak w podróży, do zamkniętych pukam drzwi, byle serce nie jest. Jeszcze raz myślą sięga wstecz.
Szanowni Państwo, naszej pasji nie moglibyśmy rozwijać i kontynuować, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymujemy z Państwa strony. Podziękowania kierujemy do starostwa powiatowego w Koninie. Jest z nami Pan Sławomir Ławniczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Dziękujemy władzom gminy Żgów za wsparcie finansowe. Witamy pana przewodniczącego rady, Romana Jakubowicza. Szkoda, że nie mam z nami pani od pana wójta, no ale trudno. Małgorzata Kicińska z Wydziału Promocji i pani Barbara Kowiszak, ale tu nie ma. Dziękujemy proboszczowi parafii Sław, księdzu Tomaszowi Jenerowi za sympatię, jaką darzy nasz chór. Dziękujemy dyrektor gminy Biblioteki Publicznej w Żgowie, pani Dorocie Eldman i pani Annie Sadłowskiej, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podstawowej w Sławsku, pani Iwonie Marzarz za udostępnienie lokalu na nasze próby. Mieliśmy cieplutko zawsze, fajnie. Dziękujemy sołectwu Osiecza za środki z Funduszu Sołeckiego na zakup organu. Podziękowanie składamy pani Renacie Mirkiewicz, sołtys Osiecza. Mamy również podziękowanie dla pana Michała Rejka za pomoc na nazwę naszego chóru oraz życzliwość i pomoc. Serdecznie dziękujemy Wspólnocie Gruntowej Sławsk za ogromne wsparcie finansowe, które przeznaczyliśmy na zakup strojów i sprzętu nagłaśniającego. Dziękujemy bardzo. Podziękowanie otrzymał przewodniczący zarządu Wspólnoty Gruntowej pan Michał Janc, ale są z nami obecni skarbnik zarządu Wspólnoty pan Tadeusz Baniecki i członek zarządu Wspólnoty pan Jan Piatkowski. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku za udostępnianie nam lokalu na próby i występy. Dziękujemy. Podziękowanie odebrał prezes zarządu OSP w Sławsku, drug Rafał Janc,
Zarząd jeszcze reprezentuje dróg naczelnik Przemysław Janicki. Dziękujemy Stowarzyszeniu Pracownia Sławsk za współpracę. Pani Agata Berlińska, dziękujemy. Podziękowanie na ręce Agaty Berlińskiej, ale jeszcze jest obecny Sebastian Berliński, Inga Świerczewska i Kasper Janczak Zarządu Wspólnoty, Zarządu Stowarzyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Sławsku za owocną współpracę. Dziękujemy Sołtysowi Wsi Osiecza Druga panu Zbigniewowi Roszakowi za miłe przyjęcie zawsze. A teraz szczególne podziękowania kierujemy do naszego przyjaciela i dyrygenta, pana Sławomira Kaliszewskiego, za cierpliwość. Za cierpliwość, za wyrozumiałość, jakim nas obdarza i profesjonalne podejście do naszej grupy. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, my sobie będziemy wzajemnie dziękować. Dziękujemy wróżystkom i wróżystom za poświęcony czas na próby i występy, a także współmałżonkom za wyrozumiałość. Podziękowania należą się również naszej koleżance Teresie Ignaszczak za wzorowe prowadzenie kroniki i udokumentowanie naszych dokonań i naszemu skarbnikowi Stasi Babiszak za nadzór nad naszymi finansami, comiesięczne zbieranie składek. Może Państwo nie wiecie, ale my żeśmy się opodatkowali i płacimy co miesiąc po 5 zł na potrzeby naszego. Bo bez niego nic mi się nie wydarzyło. Całe jego życie to jest jedna wielka muzyka. My wszyscy dobrze o tym wiemy. Jest miłośnikiem starych melodii i od lat jego marzeniem było założenie chóru. Jak przeprowadziłam się do Sławska 17 lat temu, to pierwsze jego spotkanie z nim to było takie, jak ja bym chciała mieć w Sławsku chór. I te marzenia się ziściły. Pomagamy jak możemy. Chociaż czasem muszę Państwu powiedzieć, że jest niegrzeczny, naprawdę. Czasem potrafi nas powyzywać, my wtedy milkniemy, on wychodzi na papieroska, wraca, a my od nowa. Ale w naszej grupie, w naszym teamie przyjaciół, gości są mężczyźni. Także nieprawda, że baby są takie rozgadane. Także dziękujemy Wiesław bardzo, bardzo serdecznie za to, że powołałeś do życia ten chór, jak się dumnie nazywamy. I jesteśmy dumni, że możemy w tym chórze śpiewać i Państwa cieszyć. Dziękuję. A teraz zapraszamy do... Fakty są takie, jak mówiła Agnieszka i też wszystko prawda. Marzyłem o tym, żeby w Sławsku był chór. Prawda jest o tym, że to się nazywa naukowo. Ten mój charakter to jest tak zwany syndrom dwóch osobowości. Jestem krwiodawcą, ale w momencie też potrafię być bardzo niemiły. Ja już się nie zmienię, także... Nieraz mi moja żona mówi, że mi się zmieni.
wymieniła, ja mówię, ja jej zawsze śpiewam przewody Ryszarda Rydkowskiego, inny nie będę, no i trudno. Skoro jesteśmy jeszcze przy podziękowaniach, Szanowni Państwo, to dziękujemy Państwu, że za przyjęcie naszych zaproszeń i uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości jubileuszowej. I co jeszcze, byłoby nam trudniej zorganizować naszą uroczystość wsparcia z Państwa strony. Sponsorami dzisiejszej uroczystości są Wspólnota Gruntowa Wsi Sławsk, Starostwo Powiatowe w Koninie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku oraz małżeństwo Halina i Rafał Janc. Serdecznie wszystkim dziękujemy. A teraz zapraszamy do wysłuchania mini koncertu uzdolnionej młodzieży ze Sławska i Osieczy. Wystąpi Wojtuś Karnowski, Monika Czajczyńska i Zajuszka, Zuzanna Janicka i Izabela i Adam Krygier. Muszę Państwu powiedzieć, że to są przyszli następcy nasi. Muszą też założyć chór nowy. Zapraszamy teraz tutaj dzieci do nas i występuj. Wojtuś pierwszy, proszę.
zapraszamy teraz Izę Juszczak. Sekundeczkę zaczekamy. Zagramy na wyjątkowym instrumencie.